Ukryta prawda. Monika, młoda i ambitna dziennikarka, zawsze marzyła o tym, by napisać przełomową historię. Kiedy natrafiła na ogłoszenie o sprzedaży Starego Domu na obrzeżach miasteczka, wydawało się, że znalazła temat idealny. Dom ten miał tajemniczą i mroczną przeszłość, która przyciągała ją jak magnes. Przeprowadziła się do domu w nadziei na odkrycie prawdy ukrytej w jego murach. Na pierwszy rzut oka, dom wydawał się być tylko starym budynkiem, ale Monika wiedziała, że pozory mylą. Gdy tylko zamieszkała tam na stałe, zaczęła doświadczać dziwnych i przerażających zdarzeń. Nocami słyszała szepty i kroki po schodach, choć w domu nie było żywej duszy. Drzwi otwierały się same, a przedmioty przesuwały się bez widocznej przyczyny. Najbardziej przerażające były jednak widzenia, które zaczęła mieć. Widziała postacie w cieniach, niewidzialne oczy ludzi, którzy kiedyś mieszkali w tym domu. Monika postanowiła zgłębić historię domu. Przeprowadziła wywiady z lokalnymi mieszkańcami i przeszukała archiwa, odkrywając mroczne tajemnice. Okazało się, że kilka dekad wcześniej w tym domu miały miejsce tajemnicze zaginięcia i śmierci. Ludzie mówili o przeklętym miejscu, które pociągało swoje ofiary w mroczny świat. Im bardziej Monika się zagłębiała, tym bardziej zaczęła odczuwać obecność czegoś złowrogiego w domu. Widzenia stawały się coraz bardziej realne, a szepty stawały się coraz bardziej wyraźne. Była przekonana, że jest na tropie ukrytej prawdy, która pozwoli jej ujawnić przeszłość tego domu i jego przerażającą historię. Jednak prawda, którą odkryła, przerosła jej najgorsze koszmary. Okazało się, że duchy tych, którzy zginęli w domu, próbowały dotrzeć do niej, by opowiedzieć swoje historie i znaleźć spokój. Monika była teraz więźniem w swoim własnym domu terroryzowana przez te niezwykłe istoty, które nie mogły znaleźć pokoju. Historia Moniki stała się legendą w miasteczku, przypominając ludziom, że niektóre tajemnice lepiej pozostawić nierozwiązane, a prawda bywa czasem przerażająca.